Dzień dobry, nazywam się Małgorzata Lejman i zapraszam do Silesian Quilt. Spójrzcie na ten quilt za mną. Nazywa się ten wzór kółko i krzyżyk. Amerykanie nazywają pocałuj i przytul. Bardzo sympatyczny wzór, który ja bardzo, bardzo lubię i chciałabym dzisiaj zachęcić Was, żebyście też ten wzór polubiły, a ja pokażę Wam, jak prosto i szybko można go zrobić. Do jednego takiego kawałka potrzebujemy kwadrat. Ja przygotowałam kwadrat 5-calowy i dwa kwadraty po 2,5 cala. Nic więcej nie będzie nam potrzebne, tylko te trzy elementy. Te małe kwadraciki musimy złożyć po przekątnej. Nie musicie rysować tej linii, wystarczy lekko zaprasować, żeby sobie zaznaczyć szef, po którym będziemy linię, po której będziemy robiły szef. Tak, mam już zaznaczone. I teraz musimy przyłożyć. Przykładamy te kwadraty po przekątnej, czyli z jednego rogu do prawymi stronami do siebie. Z jednego rogu i z drugiego. I to wszystko. To jest cała praca, którą musicie wykonać na jeden element, właśnie żeby uszyć taki quilt. Ja teraz pokażę, jak to zrobić. Muszę podejść do maszyny oczywiście i przeszyć. Tak jak wspomniałam, przeszywamy po przekątnej. Tak. Równiutko. O, maszyna nieprzygotowana. Już szyjemy. Tak. Z jednej strony mamy przeszyte i teraz z drugiej strony. Musimy uważać, żeby nie przyszyć tego kwadratu właśnie tak, tylko w ten sposób. Ja jeszcze później to pokażę, dlatego że później zaprasujemy i musi nam powstać kwadrat 5-calowy. I jeszcze raz, jeszcze jeden szef. Szybciutko tu zrobię. Tak właśnie. Tak. Tu już mam przeszyte. Jeszcze raz pokazuję. Tak to powinno wyglądać. Musimy teraz zaprasować te kwadraty, a wcześniej obciąć, o czym zapomniałam. Tak na odległość ćwierć cala, tak jak szyjemy. Obcinamy te pozostałości, które nam nie będą potrzebne. Cyk. O, i jeszcze raz przeprasujemy. I zobaczcie, to jest jeden element. Taki jeden element. Do wykonania takiego quiltu o wymiarach metr na metr zużyłam 34 takie elementy, czyli 34 kwadraty w kolorze i 68 kwadratów takich małych, 2,5-calowych, bo na każdy element potrzebne są dwa narożne kwadraty. Ja sobie już wcześniej przygotowałam tutaj taki jeden element i teraz będziemy układać. Układamy to w ten sposób, że musimy zawsze dokładać biały do białego i kolor do koloru. Wtedy wyjdzie nam wzór kółko i krzyżyk. Teraz jeszcze przeszyję te dwa kwadraty, które przygotowałam wcześniej, w ten sposób. Tak. Zawsze musimy pamiętać, że kolor do koloru musi pasować, a ta jednolita tkanina do jednolitej, czyli biały w tym naszym wypadku do białego.
te dwa kwadraty już mamy ze sobą złączone. Teraz musimy je odpowiednio zaprasować i przyłożyć. Znowu pamiętając, żeby przykładać białe do białego i kolor do koloru. Wtedy powstanie nam wzór krzyżyk i kółko, krzyżyk i kółko. Tak możemy robić te elementy tyle razy, jaki chcemy mieć szeroki czy długi quilt. Mam nadzieję, że ten poradnik spodobał się Wam, a jeżeli tak, to zachęcam do subskrypcji i mam nadzieję do zobaczenia wkrótce.